Młot udarowy o wadze 18 kg jest przeznaczony do średnio ciężkich i ciężkich prac wyburzeniowych, takich jak skuwanie posadzek i wyburzanie lekkich fundamentów. Młot udarowy jest używany głównie w ustawieniu pionowym. Przygotowanie młota udarowego do użycia. Podczas wykonywania czynności przygotowawczych nie wolno wkładać wtyczki urządzenia do gniazdka. Odkręć rękojeść młota udarowego i ustaw ją w pożądanym ustawieniu roboczym. Opuść mechanizm blokujący. Przed użyciem dłuta nanieś na nie niewielką ilość smaru. Umieść dłuto we wrzecionie urządzenia. Z powrotem unieś mechanizm blokujący tak, by przylegał do młota udarowego. Użytkowanie młota udarowego. Zalecane jest noszenie rękawic roboczych. Opuść mechanizm blokujący. Umieść dłuto we wrzecionie urządzenia. Pociągnij za dłuto, by sprawdzić, czy jest zablokowane. Odkręć rękojeść młota udarowego i ustaw ją w pożądanym ustawieniu roboczym. Wtyczkę urządzenia do gniazdka. Trzymaj młot udarowy obydwiema rękami i stój stabilnie. Umieść dłuto przy obrabianej powierzchni. Wciśnij wyłącznik, by załączyć urządzenie i wykonaj pracę wyburzeniową. Wywieranie umiarkowanego nacisku na młot udarowy wystarcza do zapewnienia największej siły udaru. Aby wyłączyć młot udarowy, należy wcisnąć wyłącznik urządzenia. Zaczekaj, aż dłuto przestanie się poruszać i odłóż urządzenie. Dłuto może być jeszcze gorące. Po zakończeniu używania należy natychmiast wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka i wyczyścić urządzenie.